Witam Was po dość długiej przerwie spowodowanej moją chorobą. W dzisiejszym odcinku generalnie zaczniemy powoli rozbierać wnętrze auta. Film pewnie będę nagrywał kilka dni, później się złączy w jedno i tak wyjdzie jakiś film. Nie wiem, ile ten film będę nagrywał generalnie, dlatego że na razie chęci zbytnio nie ma. No ale cóż, no trzeba kiedyś zacząć ten projekt. Generalnie pistolet do malowania już właśnie w drodze jest. Spóźniony już 2 dni, niestety, ale jest. Później jeszcze podkład zamówimy i będzie można już w końcu to auto robić, bo rok jest praktycznie, nie, no pół roku ponad jest w takiej formie, jakiej właśnie teraz jest. I co? Pierwszą rzeczą, jaką spróbuję zrobić, a mianowicie jest jeden problem. Nie mam jak za bardzo otwierać tych drzwi. Bo stoi maszyna. Muszę wyjąć tylny fotel. Tylny fotel nie jest na nic trzymany, żebym mógł sobie później do tyłu wejść na spokojnie i w jakiś sposób dostać się do przodu i odkręcić, przy okazji wyjąć może skrzynię biegów i odkręcić przednie fotele. A tak jak wspominałem, tylne fotele, bardziej kanapa, nie jest trzymana na żadną śrubę, więc można po prostu sobie ją wziąć i wyrzucić. Znaczy, wiadomo, nie na śmietnik, nie? No to co, szkoda czasu, powiem wam szczerze, i lecimy, ponieważ już jest dość późno, a nie wiadomo, ile będę tego robił. Generalnie już sobie z przodu otworzyłem okno, tylko problem jest taki, że pękła linka, więc tego okna nie podniosę. Nie wiem, czy to jest maks opuszczenia, ale chyba tak. I no i co, i spróbuję generalnie jakoś tą kanapę górą tutaj pod ukos przenieść przez to okno i jakoś wynieść, potem sobie wejdę do środka i zacznę rozkręcać w jakikolwiek sposób te fotele. Nie wiem za bardzo, jak się za to zabrać, ale pierw sprawdzę, czy będzie można oparcie, będzie można przewrócić do przodu. Co, ja wezmę tam latarkę i położę ją sobie tutaj. Będzie wygodniej. Zobaczymy. Na tylny fotel. Właśnie tak, żeby was nie raziło i dobra. To powinno wyjść tak. Znaczy nie tak, bo kurde już ta tapicerka tutaj, ta nie wiem, to się nazywa, na słupku jest już w takim złym stanie, że normalnie się kruszy. Poczekajcie, pójdę po rękawiczki. Dobra, mamy już rękawiczki. Musiałem je wziąć, bo strasznie wszystko tutaj się sypie, a nie chcę sobie jeszcze przy okazji czymś rąk walić, bo niczego, szczerze, wszystkiego mogę się spodziewać w tym aucie. Dobra, szkoda czasu. Kurde, musiałbym się z drugiej strony jakoś dostać generalnie. Ale nie wiem, czy to się uda. Tutaj... Czekajcie, mam pomysł. Kurde. No trzeba to jakoś zrobić, nie? O, uszczelka jeszcze na drzwiach jest. Ach. Masakra, ale to się wszystko sypie, powiem wam szczerze. To jest jakiś dramat, o kurde. Nie powinienem wchodzić na to auto, bo ono się całe sypie. Kurde, muszę być ostrożny, dość o tą tapicerkę, bo ona jest fajna. Ale nie jest w zbyt dobrym stanie. To jeszcze jako tako jest, ale... Tu mógłbym się kłócić o to. Dobra. Teraz idziemy z drugiej strony. O! Udało się. Oparcie zeszło. Chyba. Zajrzę do bagażnika. I zobaczę, co tam się dzieje. Piękne dźwięki. No ja nic tu nie widzę. Nic ciekawego. Ale dziwnie zaletuje z tego bagażnika. Coś zawadziło tam. Nie wiem, czy to na siłę mam wyciągać, czy co. Cała się rozkrusza ta tapicerka. Masakra. O, wyszło. Dobra. To już mamy wyjęte. I teraz spróbuję przełożyć to przez tamten środek. Dobra, sytuacja wygląda tak. Oparcie wyjąłem. Było tyle walenia z tym, że masakra. Musiałem
to tylne oparcie przenieść na sam przód. Oczywiście górą, więc blokowało się o wszystko. Próbowałem przodem, nie dał rady. Musiałem wrócić tutaj i sobie wyszło tędy. I tutaj leży. I teraz będziemy wyjmowali siedzisko. Oczywiście pewnie zajmie mi to drugie tyle, ale to się okaże. Przy okazji zobaczymy, w jakim stanie jest tam podłoga pod tym fotelem. Jak już wyjąłem tylną kanapę, to się zabiorę za przednie fotele. Tutaj od szyn odkręcamy tam pod spodem na trzynastkę, bo tutaj raczej kluczem nie dojdziecie. Pod spodem jest nakrętka trzynastka z lewej. Tutaj też jest. Już ją aktualnie odkręciłem. Dobra, sytuacja wygląda następująco. Z przodu i z tyłu tak, o, na razie wyjąłem uszczelkę. Tylko będę musiał tam blaszkę zdjąć, żeby mógł całkowicie ją zdjąć. Tu jest oplastikowanie, ta listwa ozdobna tutaj na próg. Rozwierciłem wszystkie śruby i ją wyjąłem. Tak samo jak ten tutaj plastik od tego narożnika tutaj na dole, od słupka. I generalnie jak to podniesę, to tutaj jest te wygłuszenie całe. Ciekawe, ile wody to trzyma. I teraz się zabiorę za wyjmowanie tego wygłuszenia. Jak tu zdrowo. I będę musiał zrobić niestety z drugiej strony to samo. Generalnie duże roboty. No i zero praktycznie efektów na chwilę obecną. O, tak na przykład wygląda śruba. Cała rozwiercona i dopiero teraz można ją wykręcić, bo wszystkie główki od tych śrub po prostu się od razu obrabiają. Nawet jak dopasuję dobry klucz, raz obrócę i już koniec. Podłoga wygląda tak. Nie ma lipy. Tylko najbardziej mnie interesują te oto miejsca. Nie będę napieprzał w nie młotkiem, bo nie chcę odkryć jakiejkolwiek dziury. Nie wiem, co to jest, jakaś wstawka pewnie taka. Bo u mnie w Fiacie też czerwonym takie były i po prostu można było to zdjąć, tam była mała dziura, ale nie wiem, co to jest, zestawię to najlepiej. Nie będę walił w to młotkiem. Pasy są mocowane tutaj na śrubę i tutaj. Tu będzie taki plastik, który będzie trzeba po prostu odbić w tą stronę. To już później powinno wam odskoczyć na spokojnie i są tutaj dwie śruby na 17. Osłona będzie wyglądała mniej więcej tak. Teraz spróbuję wyjąć skrzynię biegów, która mi tam zalegała z przodu. Odkręcamy trzy śruby na krzyżaka z jednej, jak i z drugiej strony od słupka. Potem mamy tutaj cztery śruby od tej kratki od radia i tutaj dwie od tego panelu nawiewu. Lusterko wsteczne, trzymane tylko na dwa krzyżaki. Wybaczcie, że robię je wszystko nie po kolei. Teraz zająłem się zdejmowaniem po prostu przednich kół. No i tak sobie patrzę, wszystko niby, no, gdzieniegdzie rdza, ale tutaj to wręcz mogę sobie wziąć kawałek i odłamać, no. Dobra, nie będę się nad tym pastwił. Trzeba robić dalej. Z boku kierunkowskaz po prostu czymś od spodu podważamy i odczepiamy przewód. Zderzak demontujemy poprzez odkręcenie czterech śrub na trzynastkę. Dwie są z przodu, a dwie są w nadkolach. O kurde. Fajnie to wszystko strzela, wam powiem. Wiedziałem, że coś się stanie. Teraz na dyszkę wykręcam tutaj dwie śruby od silnika. Jedna poszła. Zaraz zobaczymy, jak z drugą. To jest masakra. Tu jest druga. Oh. Druga poszła nieco lżej. Dlatego pewnie, że była zasłonięta wszystkim. Ale i tak chodzą topornie, nie powiem, że nie.
Dobra, czyli to już mam z głowy. Może jeszcze się nada, o ile się nie rozleci. Siedzi rąbany. A tutaj co jest? A, też złączka. Tutaj jest ta masa cała. Tutaj też można to odkręcać. Teraz wykręcę ten autoalarm, co tutaj jest. No, trochę kabli tutaj było, nie powiem. Teraz wszystko trzeba podłączać. I sobie przy okazji nagram. Jakbym chciał kiedyś na przykład taki autoalarm zamontować. Kurde, trzyma ten kabel. Masakra. Jak już wyjąłem ten autoalarm, to sobie teraz odkręcę tą osłonę od zakulca. Jest przykręcone na dwie nakrętki dyszkę.